W dzisiejszym filmie zobaczymy. Cudzoziemcy zaatakowali petardami polskich strażników granicznych. Udział Rosji w afrykańskich puczach nie jest tak oczywisty, jak przedstawia go Zachód. Bezzałogowe motorówki z trotylem odwiedziły bazę rosyjskiej marynarki wojennej. Na Łotwie żyje 50 tysięcy Rosjan. Kraj podjął decyzję o wydaleniu części z nich. Gwinea, Burkina Faso, Mali i Niger bliskie stworzenia wojskowo-politycznego sojuszu. Polska i Litwa mają dość Łukaszenki. Są plany zamknięcia wszystkich przejść z Białorusią. Zapraszam do oglądania. Cudzoziemcy zaatakowali petardami polskich strażników granicznych. Podlaska Straż Graniczna opublikowała nagranie ze zdarzenia, do którego doszło w czwartek 3 sierpnia na pasie granicznym w Mielniku. Widać na nim polskich funkcjonariuszy, którzy prowadzą grupę cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę od strony Białorusi. W pewnym momencie w stronę strażników zza barier nadleciały kamienie i materiały pirotechniczne. W tym czasie, kiedy cudzoziemcy zostali zatrzymani, po drugiej stronie granicy znajdowała się inna grupa, która wyraźnie była niezadowolona z tego faktu. Osoby zachowywały się bardzo agresywnie i rzucały w stronę polskich patroli petardami, przekazała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Tego dnia do Polski próbowało dostać się prawie 190 cudzoziemców z Iranu, Iraku i Indii. Służby graniczne podają, że w ostatnim czasie presja migracyjna nasiliła się. W ostatnich miesiącach dochodzi do nawet 300 prób sforsowania granicy w ciągu doby. Na pewno jest to związane z tym, że służby białoruskie zarabiają na tym procederze i leży to w ich interesie, zauważa rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Jak dodaje, w tym roku na granicy byli obywatele z prawie 50 różnych państw. Robią podkopy pod barierą, ustawiają drabiny, dzielą migrantów na grupy i opracowują różne taktyki przekroczenia granic. Strażnicy są przekonani, że migrantom pomagają białoruskie służby, które podwożą ich na granicę, organizują podróże z Mińska i wskazują miejsca, gdzie ma dojść do przekroczeń. Ich determinacja jest bardzo duża, podkreśliła Michalska. Tylko od stycznia funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali ponad 18 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Udział Rosji w afrykańskich puczach nie jest tak oczywisty, jak przedstawia go Zachód. W czwartek, w 73. rocznicę odzyskania przez Niger niepodległości, Koalicja Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego wezwała ludzi do potępienia sankcji nałożonych przez zachodnioafrykański blok regionalny ECOWAS. Zwolennicy puczu zgromadzili się w centrum stolicy, by zamanifestować swoje poparcie dla wojskowego zamachu stanu. Domagają się, aby Zachód zaczął szanować globalne południe i przyznał mu prawo do samostanowienia. Na centralnym placu niepodległości w Niamey skandowali hasła potępiając Francję i przywódców Afryki Zachodniej, którzy nie uznają nowej władzy, a wobec zbuntowanej armii zagrozili użyciem siły. W piątek dziennikarz France 24, powołując się na francuskie MSZ, podał, że nowy rząd Nigru podpisał kontrakt z grupą Wagnera. Nigerska junta miała też odwołać ambasadorów we Francji, USA, Togo i Nigerii. Francja nie uznaje anulowania porozumień wojskowych z Nigrem i odmawia wycofania swoich wojsk. Nowy rząd Nigru zdecydował o wypowiedzeniu wszelkich porozumień wojskowych z Paryżem. W odpowiedzi władze francuskie odmawiają uznania tej decyzji, twierdząc, że została ona podjęta przez nielegalny rząd. Odrzucają też wycofanie swojego kontyngentu wojskowego, który szacuje się na 1500 żołnierzy. Od kilku dni niespokojnie jest także w stolicy Senegalu, Dakarze. Protesty rozwinęły się po zdelegalizowaniu głównej partii opozycyjnej i aresztowaniu jej lidera Ousmane Sonko, co było pierwszym takim przypadkiem od momentu uniezależnienia się kraju od Francji w 1960 roku. Obecny rząd pod przewodnictwem prezydenta Mackiego Salla utrzymuje przyjazne stosunki z Paryżem. Protestujący sprzeciwiają się także decyzji władz odnośnie przyłączenia się do działań zbrojnych przeciwko huncie w Nigrze, jeśli ta nie przywróci konstytucyjności. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że w zamieszkach zginęło już kilka osób. Aby stłumić gniew, na ulicę Dakaru skierowano policję i ograniczono obywatelom dostęp do internetu. Od momentu dokonania przewrotu w Nigrze media głównego nurtu starają się przedstawić pucz w tym kraju jako dzieło Rosjan, pokazując powiewające flagi Federacji Rosyjskiej obecne w Nigrze i w sąsiednich krajach.
Zachodni eksperci, którzy dobrze znają klimat polityczny i gospodarczy tych regionów, wskazują, że chociaż niewątpliwie jest to wydarzenie dla władz Kremla korzystne, jednak nie ma żadnego dowodu na udział w nim Rosjan, ani w innych przewrotach w tamtym regionie. Eksperci tłumaczą, że dobrze znane prorosyjskie nastawienie tamtejszych społeczeństw nie musi równać się prorosyjskiemu nastawieniu tamtejszych reżimów militarnych. Przypominają, że z całej trójki Burkina Faso, Mali oraz Gwinea tylko ci drudzy zaprosili do siebie grupę Wagnera, co nie oznacza, że interesy zachodnie zostały tam naruszone. Trzeba jednak przyznać, że w czasach wojny i sankcji obecność wojsk grupy Wagnera jest dla Kremla niezbędna. Bez Jewgenija Prigożyna Rosja nie jest w stanie kontynuować interesów w Afryce i zaopatrywać w pieniądze rosyjskiej elity władzy, która po ataku na Ukrainę musi polegać na alternatywnym obiegu waluty. Tym alternatywnym systemem niepodlegającym sankcjom, co podkreślają znawcy, jest właśnie Afryka, w której firmy powiązane z Prigożynem wydobywają złoto, diamenty i pierwiastki ziem rzadkich, by później zamieniać je na gotówkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dlatego mimo puczu i towarzyszącej temu zniewagi władz Kremla, Prigożyn może żyć i poruszać się między Rosją a Białorusią. Bezzałogowe motorówki z trotylem odwiedziły bazę rosyjskiej marynarki wojennej. Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek w Noworosyjsku. W sieci pojawiły się informacje, że uszkodzony został duży okręt desantowy Oleniegorski Gorniak. Na opublikowanych nagraniach można dostrzec, jak nawodny uzbrojony dron atakuje rosyjską jednostkę. Do przeprowadzenia operacji specjalnej przyznały się ukraińskie służby bezpieczeństwa wspólnie z marynarką wojenną. Strona ukraińska twierdzi, że okręt został uszkodzony i nie jest w stanie wykonywać swoich misji bojowych. Rosjanie podali, że jest odwrotnie. Tamtejsze Ministerstwo Obrony informowało, że wrogie drony zostały zniszczone przez regularne uzbrojenie okrętów wojennych. Nagrania wykonane rankiem potwierdzają jednak, że okręt został uszkodzony. Widać na nich, że jednostka przychyla się na jedną burtę, co może wskazywać, że jeden z jego przedziałów został zalany. To leciwa maszyna, ale nadal mająca znaczenie taktyczne, bowiem na jej pokładzie zmieścić i przetransportować można 500 ton ładunku, na przykład 13 nowoczesnych czołgów lub 225 żołnierzy desantowych. Okręt ma wyporność 4400 ton i długość 112 metrów. Dostępne informacje wskazują, że dron był wyposażony w nawet 450 kg ładunków wybuchowych. Niektóre media podały też, że na pokładzie było prawie 100 członków załogi. Nagranie z ataku pokazuje, że wykorzystany został dron tego samego typu, co w przypadku na przykład ataku na fregatę admirał Makarow. Od 2007 roku Oleniegorski Gorniak uznawany jest za najlepszy okręt desantowy floty północnej, co tłumaczy także obranie akurat tej jednostki na cel ukraińskich ataków. Co ciekawe, jednostki te budowane były w Polsce, w Stoczni Północnej w Gdańsku. Pierwszy wszedł do służby w 1974 roku. Łącznie zbudowano ich 28. Na Łotwie żyje 50 tysięcy Rosjan. Kraj podjął decyzję o wydaleniu części z nich. Mowa o nielegalnie przebywających osobach, do których łotewskie władze wystąpią z żądaniem opuszczenia terenu państwa w ciągu 3 miesięcy. To osoby, które nie podeszły do egzaminu z języka łotewskiego. Według moich prognoz to od około 5 do 6 tysięcy osób. Nie wykazały one żadnej chęci, by otrzymać zezwolenie na czasowy pobyt, a więc milczą, powiedział Ingmar Slindaka, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Obywatelstwa, Migracji i Spójności Społecznej. Latem 2022 roku łotewski Sejm zdecydował, że obywatele Rosji mogą otrzymać pozwolenie na pobyt stały tylko po udowodnieniu znajomości języka urzędowego, czyli łotewskiego na poziomie A2. Łącznie test powinno zdać około 18 tysięcy osób. W piątek na części terytorium Łotwy, w tym w graniczącej z Białorusią i Rosją Łatgalii, zakończyły się ćwiczenia wojsk. Także w piątek ruszyły manewry Wojsk Obrony Terytorialnej w Rydze. Żołnierze z Łotwy i krajów sojuszniczych ćwiczyli zdolności do wykonywania zadań w dowolnych warunkach w dowolnym miejscu na Łotwie. Podczas ćwiczeń ulicami przemieszczały się kolumny wojskowe. Celem było przygotowanie się do manewrów na MEIS 2023, które będą odbywać się od 5 września do 2 października na terytorium całego kraju. Zdaniem polskiej ambasador w Rydze Moniki Michaliszyn, Łotwa podchodzi bardzo odpowiedzialnie do kwestii bezpieczeństwa.
Kwestie bezpieczeństwa były omawiane przez Polskę i Łotwę, ale też przez inne kraje bałtyckie. Właściwie od początku eskalacji napięcia, czyli nie od napaści Rosji na Ukrainę, ale od rozpoczęcia wojny hybrydowej przez Białoruś na naszych granicach, powiedziała w piątek ambasador Rzeczypospolitej w Rydze Monika Michaliszyn. Jak zaznacza, Łotwa podejmuje liczne działania w polityce krajowej i międzynarodowej w formacie NATO. Łączy nas strategiczne podejście do kwestii ukraińskiej. Łotwa na pomoc Ukrainie wydaje prawie 1% swojego PKB. Bardzo dużo inwestuje też w swoją obronność, obecnie ponad 2% PKB. Będzie starała się osiągnąć 2,5%, dodała Michaliszyn. Gwinea, Burkina Faso, Mali i Niger – bliskie stworzenia wojskowo-politycznego sojuszu. To, co łączy wszystkie te siły, to fakt, że w ciągu ostatnich 4 lat doszło w nich do wojskowych przewrotów, a w przypadku Mali i Burkiny Faso nawet do 2. Obserwatorzy sceny politycznej wskazują, że rysuje się nowy sojusz wymierzony w interesy panafrykańskiej wspólnoty krajów zachodniej części Czarnego Lądu ECOWAS. Jako organizacja ponadnarodowa państw z kolonialną przeszłością, porozumienie to i jego poszczególni członkowie są silnie związani z Chińską Republiką Ludową, która wspierała antykolonialne ruchy narodowo-wyzwoleńcze w Afryce w okresie zimnej wojny. Państwo Niger jest tego najlepszym przykładem, bowiem Chiny są drugim co do wielkości zaraz po Francji inwestorem zagranicznym w tym kraju. Głównym celem Pekinu jest poszukiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i uranu, a w mniejszym stopniu gazu ziemnego. Według danych z końca 2020 roku wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chin w Nigrze wyniosła prawie 2,7 miliarda dolarów. Ta współpraca nie podoba się Stanom Zjednoczonym, które od lat próbują ograniczać wzrost potęgi Chin. Jednak Gwineę, Burkina Faso, Mali i Niger łączy coś jeszcze. Bliska kooperacja w dziedzinie bezpieczeństwa i wojska ze Stanami Zjednoczonymi w przeszłości oraz fakt, że przywódcy puczów, zanim przeszli na drugą stronę, byli szkoleni przez amerykański Departament Obrony. W ten sposób miały być chronione interesy amerykańskich i kanadyjskich koncernów wydobywczych. Polska i Litwa mają dość Łukaszenki. Są plany zamknięcia wszystkich przejść z Białorusią. Na tle sytuacji z najemnikami z grupy Wagnera takie decyzje nie dziwią i wydają się tylko kwestią czasu. Na razie u sąsiadów trwają przygotowania do zamknięcia 2 z 6 przejść na litewsko-białoruskiej granicy. Dziś w Polsce jest tylko jedno przejście graniczne z Białorusią. My mamy ich 6. Zmniejszenie tej liczby będzie jednym z pierwszych działań zapobiegawczych, oświadczył wiceminister spraw wewnętrznych Litwy Arnold Abramavičius. Kraj rozważa zamknięcie przejść w Szumsku i Twerczu. Oba te punkty charakteryzują się ograniczoną przepustowością transportową i osobową. Z uwagi na lokalizację i sieć drogową oraz infrastrukturę sąsiadujących krajów przejmują tylko część ruchu transportowego i osobowego. W Szumsku nie przepuszcza się pojazdów przewożących ładunki, a przez Twercz przejeżdża transport o masie do 3,5 tony. Polska i Litwa omówiły zasady reakcji na pogróżki najemników z formacji Wagnera i prowokacje ze strony Białorusi. Może dojść do zamknięcia wszystkich przejść granicznych z tym krajem. Trochę różnimy się od Polaków. Polacy publicznie demonstrują swoją siłę na granicy. Nie robimy tego w taki sposób, ale przyłączymy się. Wszystko już jest gotowe, powiedział szef Sejmowej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Laurinas Kasciunas. Przypomnijmy, że Polska już wcześniej zapowiadała, że jest gotowa wspólnie z Litwą i Łotwą doprowadzić do izolacji Białorusi. Dziękuję za oglądanie. Będziemy przedstawiać Wam tutaj aktualne wiadomości w skrócie. Jeśli chcecie być na bieżąco i pomóc nam rozwijać ten kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia!